Czy Pana zdaniem potrzebna jest instytucja finansująca badania kliniczne w Polsce? Droga Pani, Szanowni Państwo, inicjatywa Pana Ministra Szumowskiego, Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o tym, aby powołać Agencję Badań Medycznych jest ze wszech miar oczekiwana i potrzebna. Chcę to podkreślić z dumą i podziękować mu za tą inicjatywę. Dlaczego? Dlatego, że niezależnie od tego, że Narodowe Centrum Badań, które dzisiaj finansuje nauki i rozwoju i Narodowe Centrum Nauki, te dwie instytucje z urzędu finansują funkcjonowanie nauki w Polsce i obie mają osiągnięcia, rozwijają się. Muszę powiedzieć, okres ostatnich 2 lat to dobry okres dla obu tych instytucji. Dziękujemy. Tym niemniej jest pewna luka w Polsce w zakresie badań, które wynikają z pewnego technologicznego postępu. Na przykład wielki polski badacz, profesor Reguła, który w słynnych publikacjach w bardzo prestiżowym czasopiśmie, takim jak New England Journal of Medicine, opublikował bardzo wysoko oceniane na świecie badania screeningowe w zakresie raka jelita grubego. Takie badania po publikacjach powinny wejść w fazę badań wdrożeniowych. I po to właśnie minister zwraca się do agencji, do tej nowo powołanej, która powie: dobrze, to my przeanalizujemy taką możliwość wprowadzenia w Polsce w konkretnym działaniu. To dotyczy bardzo wielu obszarów. Dlatego jako nauczyciel akademicki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego chcę bardzo silnie wesprzeć tę inicjatywę. Uważam, że jest potrzebna i dobrze wypełnia istniejącą lukę. Nie koliduje z istniejącymi rozwiązaniami, a je znacznie wzmacnia. Wzmacnia polską naukę i medycynę i jeszcze lepiej będzie służyć chorym potrzebującym, zwłaszcza w zakresie nowych dziedzin, gdzie z każdym tygodniem przysłowiowym dokonują się nowe odkrycia, jak hematologia, onkologia, choroby zwyrodniowe, układu nerwowego i inne. Zasługuje ze wszech miar na nasze poparcie. Czy Pana zdaniem potencjał polskich naukowców jest odpowiednio wykorzystany? Proszę Panią, odpowiadając na pytanie, kiedy pytałem o opinię w sprawie tej agencji wybitnych polskich naukowców, takich jak profesor Leszek Pączek, były rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jedna z czołowych postaci polskiej medycyny, polskich chorób wewnętrznych i transplantologii, to był zgodny, że taka instytucja jest potrzebna. Pyta Pani, czy są naukowcy w naszym kraju? Są. Są i jest ich sporo, ambitnych, pracowitych, o uznanym dorobku międzynarodowym. Na przykład profesor Józef Dulak z Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jednym z wybitniejszych polskich i europejskich ekspertów w zakresie medycyny regeneracyjnej. I jesteśmy dumni, że tacy ludzie, inni jak dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Łodzi, profesor Banach, ale cały szereg innych naukowców, nauczycieli akademickich, rzeczywiście zasługują na to, żeby mogli się jeszcze dodatkowo realizować poprzez nowe formy, jakie nauka dzięki inicjatywie wcześniej zapowiadanej przez pana premiera Gowina, a obecnie tak silnie przez ministra Szumowskiego, mogły rozwijać. Czy jest tu pole do działania dla Agencji Badań Medycznych? Proszę Panią, jest to pole i my je wskazujemy. Mianowicie to jest ta przestrzeń, co zrobić, żeby polska myśl medyczna w zakresie nauki, która rodzi się w takich inkubatorach technologicznych, jakimi są startupy, na przykład pomysły młodych ludzi, zanim zostanie wprowadzona i upowszechniona jako standard leczenia, winna podlegać ocenie agencji. To po pierwsze, ale także ze względów bezpieczeństwa. W Polsce stosujemy bardzo w wielu miejscach tak zwane komórki macierzyste. Większość nie wie, co stosuje, ponieważ konsultant krajowy nie jest w stanie z danej dziedziny odpowiedzieć autorytatywnie,
czy to leczenie tak proponowane, często eksperymentalne, ma uzasadnienie, w jakim stopniu pacjenci za to często płacą. Po to właśnie powołana agencja, która w zespole ekspertów określiłaby standardy postępowania i określiłaby wskazania do stosowania. Czyli to działanie jest również po to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów, rozwinąć polską naukę i medycynę. Bardzo ważne i bardzo potrzebne.